Otwarty mikrofon, Radio Opole. Dariusz Krawiec, wiceprezes Opolskiego WOPR-u, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Opolscy ratownicy gotowi na sezon? Tak, oczywiście. Sezon się rozpoczął w okolicach 25 czerwca. Na tą chwilę 13 kąpieli już jest czynnych. Jest pełna obsługa ratowników, także my jako Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe mamy zabezpieczonych ratowników już do końca sezonu, ponieważ tak udało nam się ustawić grafiki i poprzewidywać niektóre tygodnie w następnych miesiącach, że na tą chwilę jesteśmy zabezpieczeni. Trudno jest spiąć taki grafik ratowników? Brakuje osób? Tak. Generalnie to nie jest tylko problem naszego województwa, to jest problem w skali całego kraju. Tych ratowników brakuje. No nie ukrywajmy, to jest po prostu młodzież, która ma wakacje, to jest młodzież studencka. Oni często wybierają inne zawody w czasie wakacji, ale nam akurat się udało i to te kąpieliska na terenie województwa opolskiego są zabezpieczone. To ilu ratowników zabezpiecza nas w województwie? Planujemy od wielu lat tak, aby mniej więcej 80 ratowników pracowało w sezonie letnim przez 2-2,5 miesiąca. Oni się zmieniają rotacyjnie. Jedni pracują krócej, jedni pracują troszkę dłużej, ale to jest taka liczba, która ta liczba po prostu zapewnia tą stałą obserwację i obsługę tych kąpielisk, które są na terenie województwa polskiego i tak jest od wielu, wielu lat. Ta młodsza kadra, że się tak wyrażę, ci studenci, młodzi, nowi ratownicy, to jest większa część tej kadry, czy taki mniejszy narybek, że tak powiem? Nie, to jest większa część, ponieważ to są studenci, którzy niedawno skończyli szkolenia, tak? Oni mają okres wakacyjny, to są prace sezonowe, to są prace na umowie zlecenie, więc tych ratowników, którzy właśnie mają taką pracę sezonową, jest o wiele, wiele więcej niż tych ratowników, którzy pracują na pełnych etatach przez 12 miesięcy w roku i są kierowani po prostu na inne obiekty. No, miejmy na uwadze na przykład ratowników, którzy pracują w Mosirze. Nie? Oni pracują w Mosirze na pełnym etacie, a potem w okresie wakacyjnym przechodzą te obiekty odkryte, które są pod władaniem właśnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. To jest przykład akurat. Praca ratownika, praca niezwykle odpowiedzialna. Pytanie, czy satysfakcjonująca finansowo? Nie można generalnie jednolicie powiedzieć. Stawki są dla ratowników w okolicach 25 zł za godzinę pracy. Pamiętajcie państwo, że ratownik pracuje przez 31-30 dni w miesiącu po 9 godzin, więc on tą pracę wykonuje w zakresie 270 godzin. Jeżeli to jest student, który nie ma w tej chwili podatku, tak, czyli jego stawka brutto jest, czy tam netto jest brutto, czy brutto netto, no to jego wynagrodzenie sięga w granicach 6,5 tysiąca, 7 tysięcy złotych. Ale nie wszyscy jednak podejmują się tej pracy za taką stawkę. Nie wiemy czemu. No, braki są tak naprawdę nie tylko u nas, choć nasze województwo w tej chwili jest zabezpieczone, ale to jest problem całego kraju, że brakuje ratowników. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale czy więcej jest w kadrze opolskiego WOPR-u kobiet, mężczyzn, może mężczyźni częściej chcą być ratownikami, czy jak to jest? Były takie okresy, że mieliśmy na kursach więcej dziewcząt niż chłopców, teraz to tak się mniej więcej wyrównuje, ale jeżeli chodzi o pracę, to my nie rozróżniamy tutaj. Nie ma to znaczenia. Nie ma to dla nas znaczenia. Kto jest chętny do pracy, ma uprawnienie, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak. Generalnie staramy się brać takie osoby do pracy z doświadczeniem, albo takie osoby, które już z nami od dłuższego czasu, czy tam od wieku juniora, powiedzmy od wieku 16-17 odprowadzimy, bo my te osoby znamy, więc takie osoby są naprawdę mile widziane, jeśli chodzi o te kąpieliska. Liczy się zaangażowanie i jakaś taka postawa odpowiedzialna chyba. No, empatia, pasja, tak, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, to są podstawowe rzeczy. Panie prezesie, zerknęłam sobie w statystyki policyjne i mam takie wstępne dane. W samym czerwcu utonęło 78 osób. Tak, dokładnie.
takie dwa najtragiczniejsze weekendy, które były poprzedni weekend i dwa tygodnie temu, kiedy utonęło 16 i 21 osób. Tak jak pani powiedziała, no czerwiec jest takim miesiącem, kiedy rozpoczynają się te wakacje i te wszystkie osoby korzystają z wody, ponieważ zaczyna się ciepło, ale no, niestety niefrasobliwość i brak rozwagi, nieumiejętności pływania, różnego rodzaju okoliczności, które prowadzą do przyczyny tonięcia i to akurat prowadzi właśnie do wypadków utonięć. Te statystyki, które przywołałam, to jak pan prezes tak sobie czasami zagląda albo czyta artykuły, to jak to jest w porównaniu do ubiegłych lat? To już jest dużo, czy to taki standard, powiedzmy, który jest? No niestety standard. No. Nie, to jest dużo. No, wakacje się dopiero rozpoczęły, a mamy prawie 80 osób, które zginęło nad wodą. To jest dużo, naprawdę. Co nas gubi w tej wodzie, panie prezesie? Wcześniej powiedziałem, przestrzenianie swoich umiejętności, brak umiejętności pływania, przebywanie na obszarach, które są przede wszystkim niestrzeżone, bo pamiętajcie państwo, że gro wypadków jest na akwenach wodnych, które nie są obsługiwane przez służbę ratowniczą, tak? Czyli znajdowanie się w miejscach niebezpiecznych, niestrzeżonych, gdzie jest zdradliwe dno, gdzie ludzie nie znają topografii terenu, nie wiedzą, jak jest ukształtowane to dno. Poza tym przebywanie dość długo na słońcu, tak? Wchodzenie do wody po posiłkach, po rozgrzanych, po przebywaniu właśnie na słońcu, to prowadzi na przykład do wstrząsu termicznego. Taki szok temperatur jest. Nie, to jest dokładnie wstrząs termiczny, nie? Czy to jest po prostu wejście na przykład do wody, zmieniając środowisko z gazowego na wodne nagle, tak? Tutaj jest dokładnie definiowany jako wstrząs termiczny. No, poza tym też pamiętajmy, że wiele tych przypadków w statystykach pojawia się alkohol i inne używki. To jest nagminne. No i no, stąd się biorą po prostu te wypadki nad wodami. A w tych miejscach, gdzie są ratownicy, no, na pewno są osoby, które gdzieś ten alkohol spożywają, być może się chowają. Ratownik, nie wiem, może ostrzec taką osobę, czy ma jakieś uprawnienia, żeby jeżeli jest w regulaminie, że na terenie kąpieliska nie można spożywać napojów alkoholowych, no to wiadomo, że ratownik upomina taką osobę i prosi, żeby tego nie robić. Ale w większości plaż, nawet nadmorskich, sprzedaż nawet takiego napoju jak piwo jest dozwolone i nagminnie się spotyka plażowiczów, którzy po prostu korzystają z uroków pogody, jednocześnie pijąc alkohol. Pana zdaniem powinno być to całkowicie zabronione, zakazane, nawet te takie niskoprocentowe? Tak, moim zdaniem powinno być to całkowicie zabronione na kąpieliskach, w regulaminie uwypuklone, że zakaz spożywania napojów alkoholowych, no ale niestety, no, jest jak jest, jest gastronomia przy każdej praktycznie plaży, tam jest sprzedawane właśnie piwo, no i z tego to się biorą potem takie wypadki. No nawet niskoprocentowe to tak naprawdę nic nie zmienia, bo można wypić dużo więcej. Nie ma to znaczenia. Alkohol to alkohol. Alkohol to alkohol. Na których kąpieliskach można spotkać opolskich ratowników? Tak, żebyśmy mogli wymienić, gdzie jest bezpiecznie. Znaczy mamy 13 kąpielisk na terenie województwa opolskiego. No, to są kąpieliska miejskie w Opolu, Bolko, Malina, otwarte akweny, czy odkryte pływalnie, odkryte baseny, czyli Błękitna Fala, jest Jezioro Średnie, jest Balaton w Dobrzeniu Wielkim, jest Dębowa w okolicach Reńskiej Wsi, Nyski, ośrodek sportu i rekreacji nad Jeziorem Nyskim, Głubczyce, Pietrowice Głubczyckie, nowy basen w Grodkowie, stare bądź nowe Siołkowice, już nie pamiętam, tam gdzie te kąpieliska od lat były, ich jest 13, więc tam jest obsługa ratownicza nie tylko ratowników WOBR, ale też ratowników z innych podmiotów, więc ja zachęcam do tego, aby przebywać właśnie na tych obszarach wodnych, gdzie jest przede wszystkim służba ratownicza, gdzie ewentualnie można uzyskać pomocy w postaci skutecznej akcji ratunkowej. Średnio ilu ratowników obsługuje takie kąpielisko? Pewnie to też od wielkości zależy, ale tak mniej więcej. Znaczy generalnie minimum dwuosobowe zespoły pracują, tak, ale nie zdarzają się kąpieliska, gdzie pracuje i 5, i 6. Nie? To jest uwarunkowane oczywiście umowami, które podpisali gestorzy z podmiotami, które wykonują to służbę ratowniczą, więc minimum to jest dwuosobowa obsada ratowników.
jak już jesteśmy na takim kąpielisku, czy też no po prostu miejscu, w którym są ratownicy, no mają państwo swoje zachowania, swoje znaki, których trzeba przestrzegać. Nie wiem, żółta, czerwona barierka, tak? To znaczy te strefy, co do których można... Boje, pławy, które wyznaczają strefy dla osób... Wymieńmy proszę, żebyśmy wiedzieli, jak się na kąpielisku zachować. Są strefy dla osób umiejących pływać i są strefy dla osób nieumiejących pływać. Czyli żółte boje, które oznaczają strefę dla umiejących pływać, czerwone boje dla osób nieumiejących pływać. Poza tym to, co jest napisane w regulaminie, polecenie ratowników, to jest taka podstawa, żeby przede wszystkim słuchać poleceń i ewentualnie nie przeszkadzać w pracy, tak? Bo niestety, ale niektórzy plażowice są krnąbni, przeszkadzają, mamy z tym problemy, ale niektórzy... Właśnie chciałam zapytać, czy się zdarzają tacy niesforni plażowicze, przemądrzali może trochę. Tak, dokładnie, tak jak pani mówi. Są osoby, które nam przysparzają problemów, ale są osoby, które rozumieją naszą pracę, bo nasza praca nie polega tylko i wyłącznie na przebywaniu, tylko polega na obserwacji, zabezpieczaniu i prewencji, tak, żeby tych wypadków było jak najmniej, a jeżeli już takich się wydarzy, to żeby tą skuteczną pomoc udzielić. Jeśli chodzi o sprzęt, którego państwo używają, też ostatnio miałam taki krótki wypad nad Balaton w Dobrzeniu Wielkim, zaobserwowałam, że jest łódka. Czy ten sprzęt, którego państwo używają, no jest na stanie, czy czegoś brakuje, czy... Nie, jeżeli już jest kąpielisko, które pracuje, to ono musi być wyposażone w ten sprzęt, który jest uwarunkowany rozporządzeniem. Także te łodzie, to jest podstawa, żeby łódka była po prostu na każdym kąpielisku, na określonej ilości linii brzegowej, długości linii brzegowej, więc łodzie są, niekoniecznie muszą być łodzie motorowe, ale łodzie wiosłowe obowiązkowo. W ciągu roku podejmują państwo jakieś działania prewencyjne, jakieś takie lekcje, być może pokazowe dla uczniów, dla dzieci, żeby już byli przygotowani na wakacje, na sezon? No wszystko się odbywa... Nauka, wszystko, to jest najważniejsze. Wszystko się odbywa w okresie roku szkolnego, bo wiadomo, jak jest sezon letni, no to wszyscy pracują, nie? Ale na tym właśnie polega nasza praca, że nie tylko ćwiczymy, uczymy, ale też uczymy dzieci, młodzież chodząc do szkoły, do przedszkoli, tam wykonujemy jakieś akcje prewencyjne, profilaktyczne z nauki wykonywania tych czynności ratunkowych, pokazując sprzęt, mówiąc, jak się zachowywać w czasie wakacji. To się odbywa cały czas, cyklicznie. Nie? Jeśli chodzi o, bo też pan prezes wspomniał o tym, że to, co nas gubi, to ta nieumiejętność pływania. Często się z tym spotykamy, bo no nie wiem, ja na przykład będąc w szkole, jeszcze będąc małą dziewczynką, miałam zamiast lekcji WF-u po prostu zajęcia na basenie. Zdaje mi się, że dzisiaj jest to popularyzowane w jakiś sposób, czy nie do końca? Nie, ma pani rację. Zupełnie taka teza powinna być postawiona twierdząco, ponieważ w tej chwili ta turystyka pływacka i dostęp dla małych dzieci, które chodzą do szkoły, są przeróżne rodzaje szkółki pływackie, jest ich bardzo, bardzo dużo, dostęp do basenów jest, ponieważ powstały nowe obiekty i pamiętajcie państwo, że tak naprawdę w skali kraju czy w statystykach odnotowuje się najwięcej przypadków utonięć osób dorosłych, nie dzieci. Dzieci w tej chwili toną powiedzmy w najmniejszej liczbie, ponieważ dzieci w tej chwili umieją pływać. Można powiedzieć, że lepiej nawet niż dorośli? Dorosłe osoby, które są w tych statystykach, wracając do lat poprzednich, one nie miały dostępu do basenu, więc te osoby dorosłe, czasami ich umiejętności pływackie są mniejsze ich dzieci niż dzieci, to one w statystykach są ukazywane jako największy odsetek osób tonących. Także na tym polega właśnie przecenianie swoich umiejętności, brawura, nieumiejętności pływania i stąd się biorą te wypadki i znajdowanie się właśnie w miejscach niestrzeżonych. Osoba tonąca, jak się zachowuje? Bo często czytamy o tym, że tonący jest bardzo cichy. Osoba tonąca tonie w ciszy, tak jak pani mówi. Nie artykułuje dźwięków, nie gestykuluje. Nie artykułuje dźwięków, ponieważ ma górne drogi oddechowe zalane wodą, więc nie spodziewajmy się, że będąc na kąpielisku czy w obszarze takiego wypadku, my coś usłyszymy. Tego się nie da. Jeśli tego nie zauważymy, to będziemy mieli problem ze skuteczną akcją ratunkową. Przepraszam, obrazek tonącego jest często taki, że ratunku, pomocy, wymachywanie rękami, a to tak nie jest. Nie, to jeszcze jest osoba, która jeszcze nie tonie. To jest osoba, która jest w panice. Osoba, która tonie, już ma niestety zalane drogi oddechowe wodą, nie gestykuluje, nie artykułuje dźwięków. I teraz my, ratownicy,
uczymy młodzież, tak, tą na tych kursach, która, która musi umieć zauważyć taki wypadek. Czyli jego praca polega na obserwacji, na stałej obserwacji i przewidywaniu tego, co się może wydarzyć. Dorosła osoba, która jest kąpiącą się, nie mając tej świadomości, ona o tym nie wie. Często po prostu w wielkim zagęszczeniu osób, taka osoba, która jest nawet blisko, nie potrafi zauważyć osoby, która ma problem i tonie. Mm-hmm. Na tym polega ten... Niezwykle trudne, tak sobie myślę, kiedy widzimy, nie wiem, tłum ludzi i na każdego po prostu trzeba non-stop patrzeć i obserwować i to, co też pan mówi, czyli przewidywać, co się może wydarzyć. Tak, to jest zadanie ratowników, a ja wracając właśnie do tego, że taka osoba postronna niestety nie jest w stanie przewidzieć takich rzeczy, bo ona tego nie wie. Ile lat już pan jest w swoim zawodzie, panie prezesie? Dużo. To jest kilkadziesiąt lat, nie, czy kilkanaście? Ponad 30. Miał pan jakiś taki trudny przypadek, do którego pan wraca pamięcią? Czy jako młoda osoba, która też uczyła się i potem pracowała pierwsze dwa, czy tam trzeci rok na plaży nadmorskiej, to mieliśmy przypadek, kiedy trzeba było po osoby, które zostały wyniesione w głąb morza, płynąć na łodzi. To trwało dość długo, ponieważ był prąd styczny i cały czas nas wynosiło w stronę morza. Akcja została tam zakończona skutecznie. No ale też pamiętam wypadek w Turawie parę lat temu, kiedy poszukiwaliśmy osoby, która nad jeziorem dużym po prostu utonęła. Było ciężko, ponieważ była w tym rowie takim między tak zwanym kajtkiem, tą wyspą, która jest czasami, jak jest niski stan wody, no to też były takie dość trudne akcje, ponieważ trzeba było znaleźć te osoby. Jak najmniej utonieć w takim razie. I przy okazji też Dzień Ratownika mieliśmy niedawno, także wszystkiego dobrego dla całej braci ratowniczej. Dziękuję ślicznie. Pan Dariusz Krawiec był z nami, wiceprezes WOPR-u Opolskiego. Dziękuję. Otwarty mikrofon, Radio Opole.